Halo, halo! Z tej strony PZZ Ziaro. Witajcie moi kochani widzowie na filmiku, na którym pokażę te oto moje stanowisko gamingowe. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Tu znajduje się skrzynka, stoi ona pod biurkiem, chociaż jest ona złożona tak, jak żeby stała na biurku. Lecz yy, na, mieszkam w takim budynku domu, w którym to jest niemożliwe. Jest ciasnota kilometrów tylko kwadratowych, ale po przeprowadzce na budowę moje stanowisko zmieni się niemal o wszystko. Dojdą dwa monitory kolejne. Telewizor wyląduje na ścianie, a skrzynka wyląduje na biurku, w tym miejscu, jak jest teraz Nokia, Nokia Cegła. Ta widzicie co komputer posiada? Wszystko dowiecie się, czytając dokładnie opis cały. No, z grubsza wam powiem, że skrzynka warta 4600. Na w zeszłym roku, jak ją składałem, polecam bardzo te podespoły które w niej znajdziecie. Kolejną rzeczą o której bym chciał wspomnieć, jest klawiatura oraz mysz. Od Asusa jest to mysz i klawiatura, czyli te dwa zestawy Serberus, bardzo solidna do grania, do programowania pisania. Klawisze po intensywnym użytkowaniu przez rok w ogóle się nie wytarły, nie poluz poluzowały ani powpadały do środka klawiatury i myszka jest w idealnym stanie. W ogóle nie czuć żadnych luzów, nic kompletnie. Podkładka oddzielnie kupiona. Koło stówy, coś takiego, tak, że to razem czterysowim wyszło. Monitory. Jak sami widzicie, niby stoją dwa, lecz to jest telewizor, a to jest monitor. Dlaczego tak? No, dlatego, że wiecie, wieczorem ktoś chce sobie obejrzeć, telewizor stoi na biurku. Jak ktoś pracuje, a też chce coś obejrzeć, to jest i monitor. Po przerwadzeniu się na budowę, tam gdzie moi się budują, będą stały właśnie trzy monitory, a telewizor będzie na ścianę. Na razie muszę tylko w takim oto stanie urzędować. No trochę ciasnota, ale ważne, że swoje. Przejdźmy teraz do pieldu, które posiadam, więc jest to, nie wiem, powiedzmy teraz głośnik JBL, który mi służy słownie jako głośnik, lub jak coś robię przy komputerze, uży używając monitora, a telewizora nie, służy mi również jako głośnik do komputera, bo głośników pozbyłem się. Były stare, szumiały, nie nadawałem się. Kolejno sprawą jest oto kijek. Do selfie, który mi służy też również jako staty, z oddzielnym pilotikiem, z blokadami. Jest to typowa Chińczyzna, ale godna polecenia. Zab nabyłem ją nad morzem, będąc na straganach. W sumie byłem ciekaw, jak ona będzie wyglądać. Jest to taki kijeczek gdzieś, Pilociki, blokady, ale nagrywałem ją nad morzem i Wam powiem, jest zajebisty. dobrze się go trzyma, pilo, wszystko niesprawia na Chińczyznę, aż dziwne, że jest idealna. Statywu na razie nie mam, jest w planach kupić na wiosnę. Tak jak będę latał na polu, nagrywał Wujka, więc statyw będzie potrzebny i będzie kupiony. Serberus, tak. To jest gamingowa mysz oraz klawiatura od firmy Asusa. Bardzo polecam. Na biurku mam również indukcyjną ładowarkę do mojej S9, która mi dziś podczas, podczas powrotu ze szkoły spadła i ekranowi się nic stało, lecz w dwóch miejscach na rogach szybka mi hybrydowa pękła. Muszę jednak wymienić, ale ładowarka indukcyjna, godna polecenia, super idealnie mi ładuje szybko telefon, w ciągu półtorej godziny ładowany jest do 100% Dalej jest mikrofon, który o, mam od nowości tego kanału, czyli 3 lata Tak, filmik będzie 9 lutego, czyli jest, jest to rocznica 3 lecie mojego kanału na YouTubie No i ten mikrofon ma tyle samo lat Nawet jest trochę dłuższy, bo już przed rozpoczęciem kanału go zakupiłem Jest to w sumie najtańszy mikrofon 5 dych chyba kosztował i dalej kosztuje w sklepach. Wielki, wiele on. Ga, wielki nie posiada. Jest, bo jest. Służy mi nagrywania i dalej mi służy. Jak sami widzicie, po dźwięku, no nie jest w najwyższej jakości. Ale mam do niego sentyment, bo to od niego się zaczęło i zostaje u mnie. Po przeprowadzce na budowę, po zmianie stanowiska gamingowego, na pewno no, pojawi się nowy monitor zawieszany na półce. Wiecie, taka drabinka. A ten monitor zostanie na półce jako już pamiątka elektroniki, posiadam jeszcze dwa JBL-ki na stanie, właśnie. No, i jakieś tam płytki, komuni i tak dalej. To wszystko jest pamiątki. Nie będę tu się wielko rozczulał, ale jestem sentymentalny do różnych pamiątek i one, jak najwyraźniej widzicie, znajdują się u mnie nad biurkiem, na biurku i tak dalej. Monsterek. Monsterka wypije w trakcie premiery tego odcinka, tak więc, no, jestem takiego zdania, żeby nie pić tego świnstego, bo to jednak chemia i od tego psuje się wątroba. Ale raz na pół roku rok można wypić. Znajdziemy również zabytkową 20-letnią Nokię w idealnym stanie, którą mogliście oglądać wcześniej na YouTubie. Ogonę tele polecenie telefonu i fajnie leży, fajnie wygląda przy biur na biurku. A jeszcze lepiej, jak go tak wezmę i postawię przy samym, jak się ładuje mój Samsung. Wspanie to zdjęcie, zobaczcie jak to ciekawie wygląda. Jak dwa takie telefony obok siebie są 2000 rok a 2020 rok porównanie dwóch telefonów. Ogólnie mój pokój, jak wygląda, nie jest ani duży ani mały, jest taki kanciaty ozdobiony jakimiś pierdołami, ramkami ze zdjęciami, pierdołami. Jak to w pokojach, fajne że jest mój, że mam swój. No i to, co tu więcej mówić? No, widzicie sami, na pewno wszystko się zmieni, jak się przeprowadzę. Bo to jest yy, takie jest, bo jest, jak to mówią. Jeżeli ktoś ma chorą córką, jak to mówicie. Mogę oddać świeżaka. Niech poratuje może wyzdrowieje ta córka. Nie no, śmieje się, jak to było w Polsce kiedyś mówione. Usiędziemy sobie teraz na krześle. Krzesło jest nie należy do jakiejś wysokiej jakości. Kupiłem je też dwa lata temu za 150 zł. I się przeliczyłem, bo to krzesło w ciągu po roku użytkowania zaczął, zaczęło się próć. Pękać i wisku. Od tamtej pory nikomu nie polecam foteli do, bio, do biurka o, ze sklepu Isk. Zobaczcie, to jest y, od, lewej, od le, lewej ręki, jak łokciem dotykałem. Z Zamszu, z jakiegoś materiału nie wiadomo jakiego powstało takie coś. Co tu jeszcze więcej powiedzieć. No zawody z informatykiem, więc potrzebuję różne, różne jakieś śrubki, pierdoły, graciarnie i takie oto mam w szafkach pomontowane wszędzie, zaraz wam wszystko pokażę. Coś w tym stylu, jakieś zestawy do odkręcania, skręcania i tak dalej właśnie w szafkach. Po szafkach mam dużo graciarni pochowane, jakieś kable, przewody, złączki i inne ale pendrive, płyty instalacyjne, windowsy, i jakieś książki, pudełka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc mija 3 lata jak mam swój kanał, który dzięki Wam rozwija się w najlepsze. Po 3 latach nie liczyłem na to, że osiągnę 4,5 prawie tysiąca subskrypcji, 2 miliony prawie wyświetleń, 12 tysięcy komentarzy czy tam lajków. No naprawdę to są dla mnie wielkie liczby i nie liczyłem, że nigdy tyle osiągnę. Jestem aż, aż bardzo, bardzo zdziwiony. Pod wielkim zdziwieniem nagrywam ten odcinek dla Was z tego stanowiska gamingowego, które jest właśnie za mną. No, co tu więcej mówić. Bardzo wszystkim dziękuję za te wspaniałe liczby, osobom, które mi pomogły na kanale, które mnie wspierały, za te wszystkie donaty, pieniądze, które od Was dostałem. Podziękowania i no, za wszystko, za te 3 lata wspaniałej pracy. To dzięki Wam mój kanał się rozwijał. Ja byłem w szoku, dla Was wydawałem modyfikacje. No i Wy się cieszyliście, ja się cieszyłem. Ja dostawałem sławę, fame, a Wy dostawałeś zabiste mody. To jest prawdziwe, prawdziwa pomoc y, wspólna, jak to się mówi.